Siema, z Struntów, jest 311 odcinek, lecimy z intrem i z odcinkiem. Jestem po teście, tak. Mogę dobrze powiedzieć, że jestem po teście. Nie było takiej sytuacji, ja powiedziałem typowo, jakby z beczki, że będzie coś taki kazał. Nie, wkurzył się na jedną osobę, że nie mogę inaczej stawić kamery, bo była na dwóch. Myślę, że może być na dwóch kątach, bo jakby nie przeszkadza to sytuacjom. Tylko jest najśmieszniejsze, że ta osoba była na dwóch kątach, ale nie mogę inaczej stawić kamery, bo by się już przewrócił, bo z telefonu skorzystał. Pan już nie zaczął pozwalać pisać mu i się wszystko zaczęło rozkręcać. Czyli to taka sytuacja. Mocno ten, bo zaczął pisać do dyrektorki i takie rzeczy, że no, rzecz, że po prostu nie wpuścił go na test. A ja to, co zrobiłem najlepsze, rozmycie tła użyłem z kamerki, bo on nie musi widzieć, co mam z tyłu za, powiedzmy, fotelem. Później użyłem taki, że jakby widział mnie, ale bardzo słabo, bo zrobiłem jeden trik, bo Logitechy, miałem to w Logitech Capture, prawda? I użyłem tej, żeby tam było jakby, jak to można było nazwać, żeby, powiedzmy, nie rozumieć tła, tylko rozumieć tła to tam z Mita, oczywiście. Tylko użyłem, kurde, gdzieś mam to na końcu słowa. Jak to się nazywało? Kamerka! What the hell? Tu zaśniło mi... Logitech. Będę musiał tutaj zaraz... Czy mogę mieć jeszcze sytuację to... Ta. Mogę to mieć. Włączone. To dokończając to, miałem włączone... dostanę zaraz. Mocno. Miałem to włączone. Że ukubiło mi jakby tu moją twarz, żeby, powiedzmy, ostrość. O. Ostrość ze mną full tam w aplikacji przełączyło mi, jakby nie wiedział, nie widziano mnie, jakby. A ja, no niestety na odcinku to muszę zrobić. Mam jedną rzecz włączoną w kamerce. I dlatego może być to rozjaśnianie mocne. To czego to może być? To zostawmy tak. Żeby kamerka się nie bawiła tym. To włączy jej to pozwolenie takie. I później zaczęło chodzić, to zrobiłem to teraz, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale to jest najśmieszne, to jest kartkówka. A za tydzień chcę nam zrobić test. I takie... Co? Kartkówka i za tydzień od razu test. Czy w ogóle nam zadanie nic zadania bardzo mowy, więc no. Mogę powiedzieć, że to śmieszna sytuacja, mocno. I to jest mocno śmieszna. Ale czy coś jeszcze? Sam kamerę użyłem. Chyba miałem uchwyt, powiedzmy, taki do kamery, no taki statyw po prostu. No i patrzę, że fajnie wygląda, widać mnie. I takie... Zaczęło myśleć o lustrzance, really. Jak nie myślałem o niej, że na ziemi ta kamerka, to myślę o lustrzance tylko... Bo nie mówię tych o 20 tysiącach. Szczerze? Blisko jest to. Blisko jest to... jakby zrealizowania tego, że to będzie jakby te 20 tysięcy. Bo, czekaj. Za aparat i za obiektyw 16900 trzeba byłoby wydać. A to byłoby Sony 3... czekaj. A7... czekaj, ochurna. A7 3R? Nie pamiętam teraz, bo... jakby zapisałem to sobie na telefonie. I no. Ale to będzie coś w tym stylu kupowane. No to będzie ta kamera. Później jeszcze muszę chyba zasilacz kupić sobie, bo jakby nie będę ciągnąć z baterii, tylko walnę z tym, że to będzie jakby szkurna delfinie. Że to będzie ta. Zasilać się trzeba by, o.
Będzie jakby zasilacz sieciowy, to będzie z 5 pod gniazdko i będzie mi tam. Tylko nawet gdzieś bym uzbierał i to kupił, też te legato. Czyli te 1000 może złotych liczyć, czyli nie, ona 1000 to złot kosztuje, czyli wait, 18 tysięcy. Muszę mieć 18 tysięcy. No, licząc to, no to jakby nie mówiłbym kłamstwa, ale szczerze, taka kamera jest dobra. Tak to cisnąłem jakby na Logitechu, później to będzie przemienienie na no lustrzankę bezlusterkową, ale no za nią trzeba 10 koła wydać. Za samą ją. To jak dla kogoś, to może i dla osób, które tą zarabiają, powiedzmy, nie wiem, bardzo dużo, no to ten wydatek, który nie jest jakby kosztowny, ale gdzie jest młody, no to no dla mnie to jest jakby wydatek sprawy, gdzie nawet dla was nagrywając używać takiej kamery, takiego sprzętu, ale mam statyw ustawiony i akurat ładnie mi mieści, bo sprawdziłem na starej kamerze aparatu cyfrowym, gdzie ma ona podłączenie ACR, czy jest, jak to się nazywało, o kurwa, to te to było w starych chyba Pegasusie, PlayStation, czy jest ten PlayStation? Też było chyba. Miałem stary kiedyś PlayStation, to takie pierwsze, ale później dostałem od rodziców Xboxa tego C60, gdzie miałem chyba przez 5 lat. Dokładnie ją chyba, tak? No, z 5 lat i teraz mam no najnowszego Xboxa po prostu. Z cyberpunkiem i to wszystkim. Kurde, ja że jak ja się przestraszyłem. Oh god damn it. Ty skurkowanie, no. Ale jakby nie było z tym panem jakiegoś problemu wielkiego. Miałem kamerę, tylko po prostu było rozwiązane, ale niektórzy to podzieli ostro. Jakby polecili ostro, że cztery warstwy wytaśmy jeszcze tym niwełą czy coś w tym stylu, jakimś klemem, żeby to jeszcze rozmazować. To takie było w jakby tem, ale ta osoba, no to jakby kolega, później mama w tą akcję weszła, no to grupo się zaczęło, really. Jakby mogę powiedzieć to, co ja słyszałem, ale jakby powiedziawszy, mieć co zrobić bez zgody? Należy u nas nagrywać. Należy u nas bez zgody nagrywać. No. Czyli śmieszna sytuacja, mocno śmieszna, że zaczął nas nagrywać. I to takie jest, co mu typowi odwaliło, żeby nas nagrywać. A zaczął nas nagrywać normalnie, czyli my nie ściągamy. Może jestem jakby osobą publiczną w jakąś stronę, bo nagrywam, ale zrobić taką sytuację seriously, żeby nas nagrywać? A nas poinformował chyba w połowie, że nas nagrywa lekcji? Ale no. Nie wiem, czy on chciał nas zastraszyć, czy nie, ale jakby bez zgody naszej lub rodziców, no to chyba nie powinien nas nagrywać. Nie wiem, co się dalej stało, bo miałem później, u mnie było wielkie wkurzenie, że coś takiego zrobił. Jak bardzo większe jest wkurzenie, że dobra, technikum technikiem, ale nie zdaje nam prac domowych. Jeżeli napisze dobrze, no to mam jedną ocenę. I później sprawdzę, znowu chcę zrobić, czyli dwie oceny chcę. Znowu na półrocze, na semestr. I to jest strasznie dziwne, że on coś takiego zaczął robić. Really. Jakby nie zachował się jak troszeczkę jak dziecko, a jest dorosły? Bo dwie oceny na cały semestr. Gdzie tu się jest koniec kwietnia powoli. Koniec kwietnia, a on dwa testy. Kartkówka i test. No to takie, jakby nas miał głęboko gdzieś?
bo to jest tylko jego zdanie i no. Powiem tak. Myśląc no to trochę, nie wiem. Zaczynając od tego, że nagrywać nas nie powinien. Bo drugą sytuacją jest to, ja nie wiem, staka tutaj? Lol, nie wiem, nie pamiętam. Drugą sytuacją jest to, że bez zgody należy nas chyba nagrywać. Chcę zobaczyć, czy ktoś się ściąga. Ja dodałem, że ściągać? To ja ściągałem, bo kompletnie nic nie wiedziałem z tego tematu, gdzie on notatki mieliśmy robić, gdzie on bazgrolił. Really, to tak mocno bazgrolił, że nie dało się go rozczytać. Więc no. Przyjemnie chyba tu tak. Łe, czy mi... Czy to by cofnęło mi? No coś, no to przypalę to. Jakby nie ma większego problemu. Tylko po prostu będzie ciężej, jeśli dostanę dowiedzieć, że nie odrodzę sobie HP, po prostu. Ale no. Dziwna jest sytuacja z tym typem. I co jeszcze mogę powiedzieć? Chyba to tyle z tego. Idziemy dalej. Mamy już tylko 9 jeszcze minut odcinka. Smuteczek. I wreszcie kolega do mnie przyjdzie to jest czwartek. Przyjdzie, czyli dla mnie jutro. Wy tak odcinek tak czy owak widzicie późnawo, bo w sierpniu chyba. Chyba w sierpniu, jak dobrze wiem. Chyba. Ale mogę kłamać, really. Bo jakby nie jestem teraz po to jakby ciekawy, kiedy wpuszczę, bo na razie nagrywam. Jakby nagrywając na razie nie myślę o tym, kiedy to wejdzie. Dostanę, mocno dostanę damage. A nie chciałbym już. Szczerze? Poczekam, bo nie chcę zużywać jakby Golden Apple. Mam przy sobie, ale nie chcę zużywać. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Chyba wszystko zostało wyjaśnione. Pan no, będzie miał jakby sprawę, nie wiem, czy od nas wszystkich? Czy coś, ale... To jest najlepsze. Chcę sprawdzić, że nie chciał nic od nas. Jakby nawet. Że nic od nas nie chciał. Powiedzmy, nie wiem. Że kamerki nie chciał wcześniej. A teraz sobie obdurał, że potrzebuje kamery. A teraz ten i on sam się nie chce pokazać, tylko tam każe, a sam nie włączył ani razu z laptopa swojej kamery, bo na laptopie jest, nie ukrywam tego, on jest na laptopie. Trochę nas, no, sytuacja, niektórzy to mocno wkurzyło, że ten, poprosiliśmy go, zobaczymy czy włączy za tydzień, bo za tydzień na sprawdzenie też chce znowu kamery. Bez, powiem tak, na wcześniejszych, jakby, wcześniejszych testy nie chciał, tylko powiedział, w których momentach jest aktywny link, do tyle, a teraz, a co jest najlepsze, że on jakby kamery wymaga, jeśli to z pewnego mikrofonu, jeśli ktoś nie ma z pewnego mikrofonu, to ups, bo nie chce, żeby włączać dźwięk, czy my na pewno piszemy. Czyli, jeżeli powiedzmy, ja jako powiedzmy, nie wiem, osoba publiczna trochę, gdzie nagrywam na YouTubie, czy jak powiedzmy miałbym mikrofon na XRL-a, to muszę gaina jeszcze zwiększyć, żebym słyszał, czy ja piszę. Na tym. Na klawiaturze, gdzie mam membranową. Ale jest jakby głośna trochę czasami. To jest takie jego zachowanie. Gdzie wszystkim się nie podoba. Zacznijmy od tego. Wszystkim jego zachowanie jakby mocno zniechęca. Więc... A chyba nie wiem, czy każdy wie, czy nie? Ale nasz minister edukacji, gdzie w szkołach podstawowych im to nie wypaliło, teraz to próbują w szkołach ponadpodstawowych i znowu podstawowych. Czyli WDŻ-ty. Czy wychowanie życia w rodzinie, coś w tym stylu. Powiem tak, pierwszy, jak był w siódmej klasie byłem, no to, dobra, chodziło, bo nie można było się odpisać.
jakby mnie rodzice nie chcieli pisać, ale w 7 roku odpisali, bo nie jest jakoś to potrzebne. Nikomu nie był. Każdy się odpisał i nie mieliśmy już tej lekcji. A co najlepsze, teraz chcą wprowadzić jako lekcję, gdzie nie możesz się odpisać, bo to będzie praktyczna lekcja. Gdzie praktyczna? Jakby z strony tego, że ona jest nie do odpisania, tylko po prostu jest to jakby w zwykłym planie dopisana. To chciałem bardziej powiedzieć. No to niektórych, no, sytuacja wkurzyła. Bo nie wiem. W jakiej stronie nauczycielowo nie przeszkadza to, ale nam przedłuża lekcja automatycznie. Tylko nie wiem, czy jedna lekcja w tygodniu, czy nie wiem, czy dwie, trzy. A po drugie, szczerze, jest zanudzenie, zanudzenie i zanudzenie, gdzie jakby dla mnie to jest przynudzające, czy to może by się przydało, czy nie, ale to nie jest takie zanudzenie, że a dobra, jest ta lekcja i tyle. Gdzie naprawdę jakbym na nią mocno, powiedzieć grzecznie, wywalone, to odpalił Xboxa i bym grał pewnie, bo jakby lekcja, którą rodzice mi odpisali w 8 klasie, mam powrócić i mam słuchać o tym pitoleniu. Jakby znając to wszystko, wiecie, od nowa. Czyli tak jak miałem chyba w 7 klasie, gdzie to wszystko było, to będzie pewnie za przeproszeniem w szkole ponadpodstawowej, gdzie to jest technikum. Gdzie o tym znowu pitolenie od nowa o wszystkim, więc jakby słuchanie tego to będzie takie. Słucham, proszę panie, słucham lub proszę pana. To będzie tak, bo jeżeli komu będzie się chciał słuchać z naszej klasy tego? Nikomu. Jakby na siłę wpychają lekcje i później próbowałem jakby być, że o, jak to tam, co za się są odpisane do regii. Jakby już w tej szkole są odpisane. To co zaraz powie nasz minister edukacji, że liki też jest ważne? Gdzie wtedy będzie mocne krytykowanie jego, bo będzie trochę zachowanie bardzo bezczelne jakąś stronę, bo jakby się odpisałem z religii i nie chciałem chodzić. Nawet mój kolega, gdzie chyba jego mama go nie odpisała wcześniej, ale on po prostu jakby kwernie wyszedł z tej lekcji, jak była druga, bo były dwie, wyszedł, bo przyludzał ten koleś. Jakby religii. W podstawówce chodziłem na religię, bo mieliśmy bardzo miłego pana. Religia tutaj. Słuchanie go to jest takie, co mówił Oskar? No kurna, powiedziałem. No to cóż, powiedziałem. Trochę przypadkowo wyszło, ale nie u którego, bo nie nazwiska nie powiedziałem, więc no. Przynudzał już strasznie. On zaczął później strasznie przynudzać, no to jakby really. Gdyby to był, powiedzmy, ten pan z podstawówki i nas tam by uczył, no to jakby słuchanie go to nie byłby problemem. Jeżeli to, powiedzmy, jest tam ksiądz, no to, czy katecheta, no to jego słuchanie go, no to tam przynudzanie mocne było. To co mówił mój kolega po prostu, że no, ale przynudza. No to, no mówię od razu, rodzice wypiszcie mnie z religii, bo człowiek mi nie jest jakby w tej szkole potrzebna. No po co mi, jakby co, teraz będzie mi nasz minister tak się nakazywał, że mam chodzić? Gdzie może jestem wierzący, że czasami pójdę tam do kościoła i poświęcić jakieś coś w sensie, jakby strasznie, jakby nie chodzę z tego powodu, że strasznie są niektórzy księcia nachalni. Nie powiem po prostu, no powiem co to są, że nachalni są. I jakby tego zdania nie zmienię. Bo niektórzy, co było, no to jakby gadają. Może już nie będę się o tym wypowiadał. Mam się niestety już, ale
sytuacjowo zakończył odcinek, więc co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej.